Cześć! Dziś przygotujemy ulubioną kanapkę króla rock'n'rolla Elvisa Presleya. Kanapka nazwana na jego cześć The Elvis to połączenie dwóch smaków, słodkiego i słonego. I dwóch składników, które Amerykanie uwielbiają. Masła orzechowego oraz boczku. Żeby przygotować naszą kanapkę, będziemy potrzebować 4 kromki chleba tostowego pszennego, jednego banana, około 100 g bekonu, boczku pokrojonego w drobne plastry oraz masło orzechowe i trochę masła. Rozpoczynamy od tego, że bekon układamy na patelni, na której robimy go na złoty kolor. Czyli patelnia jest sucha, niska temperatura i pozwalamy, aby tusz z bekonu się wytopił. Bekon na patelni już skwierczy, a my teraz możemy przejść do kolejnego etapu. Banana obieramy ze skórki i kroimy w drobne plasterki. Kiedy banan jest już przekrojony, rozkładamy nasz chleb tostowy i polewamy go masłem orzechowym. Najlepiej, jeśli nasze masło orzechowe będzie takie płynne. Jeśli chcecie jeść jak król, to nie możecie żałować masła orzechowego. Elvis używał go naprawdę bardzo dużo. No i teraz na dwóch kromkach układamy sobie plasterki z banana. Kiedy boczek jest już usmażony, ściągamy go na papierowy ręcznik i odsączamy z nadmiaru tłuszczu. I teraz układamy go na naszym bananie. Jak widzicie, boczek jest bardzo chrupiący. Idealny, właśnie taki jadł Elvis. Przykrywamy nasze tosty i wkładamy na patelnię, na której rozpuszczamy wcześniej trochę masła i smażymy przez kilka minut z obu stron. Po kilku chwilach spędzonych na patelni, że kanapki Elvis są już gotowe, ładnie przyrumieniły się one z obu stron i możemy je się, kiedy są jeszcze gorące. Zobaczcie, tam w środku banan, masło orzechowe. Bardzo ciekawe połączenie, na pewno nie wszystkim przypadnie do gustu, ale jeśli nigdy nie próbowaliście łączyć bekonu z bananem i z masłem orzechowym, to spróbujcie. Napiszcie nam w komentarzu, jak Wam smakowało. Jeśli ten przepis się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i klasycznie, jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to będziemy wdzięczni, jeśli zostawicie swojego suba. Dzięki. Przyczynił się pośrednio do jego śmierci, więc nie przesadzajcie z kanapkami. Elvis jadł takich kilkanaście dziennie, jedna ma w okolicach 500 kalorii.